mówiłam, konferencja została zwołana w celu powiadomienia Państwa o nowych godzinach funkcjonowania biura w Radzyniu. Tutaj mamy naszą nową panią pracownik, panią Katarzynę Klimiuk, która może powie kilka słów o sobie. Zostałam tutaj zatrudniona do pracy w biurze poselskim posła na Sejm pana Marcina Kamila Duszka od sierpnia w celu jego podkreślenia aktywniejszego udziału w rejonie. Osobiście sama również pochodzę z powiatu Radzyń Podlaski gminy Komarówka. Chcemy tutaj szczególnie podkreślić działalność rządową, działalność aktywizacyjną. Dlatego też biuro będzie działało od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9 do 16, aby każdy miał wyznaczony jakiś optymalny czas zgłoszenia się w celu uzyskania porady bądź pomocy, zwrócenia się do pana posła, do jego biura. Okej, dziękuję. Dobrze, może teraz pan poseł przyjmie głos. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa. Przede wszystkim dziękuję tu młodym kolegom i współpracownikom, że pozwolili tutaj dzisiaj sobie przybyć i z Państwem chwilę porozmawiać w momencie pewnego poślizgu związanego z otwarciem nowego szlaku komunikacyjnego pod Puławami, Kurów Zachód. Tam wspólnie z panem premierem otwieraliśmy nowy odcinek drogi szybkiego ruchu. W związku z tym to dzisiejsze opóźnienie, tak jak na każdym kroku podkreślamy, realizujemy od kilku lat obietnice złożone podczas poprzednich wyborów parlamentarnych. I te obietnice stale realizujemy. Realizujemy je również w Radzyniu Podlaskim, starając się o to, aby formacja Prawa i Sprawiedliwości również była tutaj mocno i dobrze, jak najlepiej reprezentowana również na szczeblach samorządowych w związku ze zbliżającą się kampanią, która już w tej chwili się rozpędza, ale zaczyna coraz dynamiczniej wchodzić w to nasze życie właśnie lokalne. Chcielibyśmy również rozmawiać nie tylko o tych sprawach, które do tej pory udało nam się załatwiać, nie tylko o pracy biura poselskiego, nie tylko o dosyć aktywnym działaniu na terenie ziemi radzyńskiej, co często zarzucają mieszkańcy z innych powiatów, że poseł jest mniej obecny gdzie indziej, a bardzo jest obecny w Radzyniu między ludźmi, więc ta aktywność na ziemi radzyńskiej jest, wydaje mi się, prawie najmocniejsza z tej racji, że tutaj posiadamy przyjaciół, że jeżeli można tego słowa użyć, no może nie tyle posiadamy przyjaciół, co przyjaźnimy się zarówno z wyjątkowo przychylnym wójtem gminy Radzyń Podlaski Wiesławem Mazurkiem, jak również z innymi środowiskami prawicowymi skupionymi czy wokół osoby pana burmistrza, czy też samorządowców związanych z prawem i sprawiedliwością. Więc ta wymiana tego szczebla rządowego, samorządowego, te płaszczyzny się przenikają w tym wypadku na ziemi radzyńskiej. Niestety w iluś samorządach na terenie powiatu radzyńskiego Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi, nie ma wpływu na to, jakie decyzje są podejmowane na tych szczeblach niższych samorządu. W związku z tym też nasze zaproszenie wszystkich Państwa, którzy będziecie słuchać tych informacji, które dzisiaj przekazujemy, do tego, by się bardziej aktywnie włączyć właśnie teraz na tym początkowym etapie kampanii, żebyśmy mogli jako formacja polityczna, jako Prawo i Sprawiedliwość wygrywać, utrzymać władzę tu, gdzie jest to możliwe i dalej mieć możliwość oddziaływania również dzięki rządowi, dzięki większości rządzącej, dzięki naszej formacji, którą ja reprezentuję, ażebyśmy mogli wspólnie wymieniać się tymi wszystkimi zdolnościami i przekładać je na to, co dobrego może się wydarzyć tutaj lokalnie na ziemi radzyńskiej, w sąsiednich gminach, w sąsiednich miejscowościach, ale myślę tu też również o całej części naszej Lubelszczyzny,
południowego Podlasia, północnej Lubelszczyzny. Jest to obszar, który jest od lat zaniedbany przez sejmik województwa lubelskiego, przez władze wojewódzkie. Środki zostają często zatrzymywane w okolicy Lublina, na obrzeżach Lublina, kierowane do tych gmin najbliższych Lublinowi i do samego miasta Lublin. Tymczasem praktycznie nie odczuwamy wsparcia, jeżeli chodzi o te środki w takiej wysokości, jakiej byśmy sobie tego życzyli, na terenie naszych powiatów. I to jest również ten problem. Wskazałem kwestie gmin, których często nie mamy możliwości podejmowania realnych decyzji, bo nie mamy tam swoich przedstawicieli na szczeblach władzy tej gminnej. Jest kłopot z tymi działaniami piętro wyżej, czyli szczebel powiatu i powiat radzyński, gdzie również nie mamy oddziaływania. I tak jak powiedziałem, szczebel wojewódzki, gdzie według nas środki są źle rozdysponowywane, niekoniecznie trafiają w te właśnie miejsca, o których powiedziałem, czyli do nas, a trafiają do miejscowości położonych bliżej Lublina. Więc szczebel wojewódzki, na którym też nie mamy możliwości oddziaływania na to, co się dzieje często z tymi funduszami z programów operacyjnych, czy też środkami unijnymi. Są to duże środki, na które jako partia rządząca państwem nie mamy wpływu. I to powoduje, że jest pewien rozdźwięk między tym, co mówi często Warszawa, tym, co mówimy my jako przedstawiciele sprawujący władzę w Polsce, a tym, co dociera na to właśnie piętro niżej, na to piętro samorządowe. W związku z tym nasza bardzo mocna aktywność, cieszę się, że tutaj są ze mną młodzi ludzie, z którymi współpracujemy, którym pomagamy, których potencjał, dynamizm widzimy, ludzie, którym należy udzielić wsparcia, ludzie często, do których nie dociera wsparcie, zwłaszcza to ze strony władzy lokalnej. Jeżeli chodzi z kolei o naszą współpracę, to uważam, że jest bardzo dobra. A jeżeli chodzi o nowych współpracowników w osobie pani Katarzyny, która dołączyła do biura radzyńskiego, niestety specyfiką naszego działania jest to, że mamy kilka biur poselskich, w związku z tym Radzyń do tej pory nie funkcjonował, biuro poselskie nie funkcjonowało, nie pracowało tak, jakbym sobie tego życzył, czyli codziennie. W związku z tym pani Katarzyna będzie odbudowywała tą pozycję naszą, tego dobrego komunikowania się z mieszkańcami, którzy ze wszystkimi tymi najtrudniejszymi problemami mogą się nadal do nas zwracać właśnie poprzez jej osobę i później być wysłuchanymi, czy też ich sprawy mogą zostać poważnie rozwiązane. Do nas trafiają najtrudniejsze sprawy. To są sprawy ludzi, którzy gdzieś tam odbijają się od wszystkich ścian. Do nas trafiają ze swoimi problemami. Często to są ich największe dramaty życiowe. Trafiają do nas sprawy również te nie tylko takie prywatne i ludzi, którzy cierpią gdzieś z jakiegoś powodu, ale również te sprawy opierające się o kwestie socjalne, o szeroko rozumianą sprawiedliwość społeczną, a raczej jej może niedostrzeganie przez te osoby, ale również takie sprawy różnych środowisk lokalnych, typu chociażby mieszkańców z miejscowości Adamki, tak, i gmina Radzyń Podlaski, temat składowiska, czyli tego odurzającego smrodu, który gdzieś tam się wydobywa właśnie z tego składowiska, z którym sobie zarządzający tym obiektem niekoniecznie radzą, a ludzie w związku z planami rozbudowy, z powiększenia i jeszcze większych utrudnień, dolegliwości z tym związanych, ewentualnych, przychodzą do nas, żebyśmy też w jakiś sposób interweniowali, pomagali. Więc to są takie kwestie, którymi się zajmujemy, od tych spraw najprostszych po te kwestie, wydaje się, takie trudne do rozwiązania z racji swojego jakiegoś skomplikowanego charakteru prawno-administracyjnego. Tak jak powiedziałem, przymierzamy się do tego, żeby jak najaktywniej włączyć się w kampanię na terenie powiatu radzyńskiego, wszystkich gmin. Mam nadzieję, że jeszcze szersza, większa konferencja, większe spotkanie z państwem będzie miało miejsce, jak te listy, które w tej chwili są konstruowane,
jak te listy już będą przygotowane do ostatecznej akceptacji. Wtedy przedstawimy kandydatów, wtedy będziemy jeszcze rozmawiali bezpośrednio już o tych sprawach, które będą nas interesowały i Państwa, czyli o poszczególnych przedstawicieli konkretnych, na konkretne szczeble, do konkretnych samorządów. I tak jak powiedziałem, to są gminy, to jest powiat radzyński, to jest województwo lubelskie, na którym nam również bardzo szczególnie zależy, jak na tym najbliższym naszym otoczeniu. I to w zasadzie chyba tyle. Jakieś pytania? To może ja zadam pytanie. Monika Mackiej, Wspólnota Radziecka. Wspomniał Pan poseł, że lawina wyborcza rusza. Ma Pan tutaj dużo przyjaciół. Akurat przyjaciele z PiS-u są nieco podzieleni na dwa obozy. Za którym obozem, grupą Rębka czy bardziej rasynową grupą, Pan poseł będzie optował? No, jest to bardzo trudne pytanie, bo nawet niektórzy mówią o tym, że no jakby to środowisko nasze jest podzielone, ale musimy pamiętać o tym, że w każdym środowisku są różne osoby, osobowości, które mają różne spojrzenia na rządzenie jakby tym terenem, bo to są środowiska lokalne, czyli one patrzą lokalnie. I trzeba byłoby po prostu, według mnie, spróbować najpierw podważyć tą tezę, tak jak pani redaktor wspomniała, że istnieją dwa środowiska. Myślę, że nie do końca jest tak, że to są dwa środowiska. To jest środowisko jedno, wokół którego są różne wizje zarządzania miastem. Ale oczywiście zarządza miastem burmistrz Radzenia Jerzy Rębek. I w związku z tym, że to burmistrza Jerzego Rębka mieszkańcy wybrali na urząd burmistrza, mimo, tak jak pamiętamy, tej ostatniej kampanii, bo Państwo wszyscy tutaj pamiętacie tą kampanię, mimo wielkich utrudnień ten człowiek został burmistrzem. Jest to postać taka wyjątkowo jednoznaczna do określenia. Ma swój kręgosłup moralny, ma swoje wartości, jest politykiem od wielu lat, z wielkim doświadczeniem politycznym, również tym centralnym. No i według mnie miasto pod jego rządami, przy wzmacniającej się kondycji nas jako partii rządzącej, ma szansę się dalej rozwijać. I jeżeli mogę coś zrobić dla tego środowiska, skoro ono jest wewnętrznie gdzieś tam może nie tyle podzielone, co patrzące różnie na kwestie zarządzania miastem, chciałbym to środowisko scalić. I to jest najważniejsza rola posła. Posła, który jest tu najczęściej obecny w Radzyniu, ażeby spróbować podjąć się tego scalania. Jeżeli się to nie uda, no to rzeczywiście najmocniej jak potrafię wesprzeć obecnego włodarza, który reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość. I jest to jakby naturalny mechanizm, że parlamentarzyści popierają swojego człowieka. Tym bardziej, że tych ludzi w samorządach mamy niewielu, zwłaszcza tu na ścianie wschodniej. Więc to jest tym ważniejsze, że powinniśmy utrzymać tych ludzi, którzy są, którzy ciężko doszli do tej władzy, ciężko udało im się tą władzę uzyskać. I jeżeli chcą dalej poświęcać się temu życiu lokalnemu, samorządowemu, to według mnie my musimy im udzielić tego wsparcia, również jako parlamentarzyści. Pytanie będzie brzmiało, czy ciężko będzie im tę władzę utrzymać. Wspomniał Pan poseł o tym, że fundusze unijne zatrzymują się pod Lublinem. Nie trafiają na przykład do Lublina. Czy krytycznie nie ocenia Pan poseł kwot uzyskanych z funduszy unijnych przez obecnego włodarza miasta? No tutaj właśnie to, co Pani redaktor wskazuje, kwestia wzajemnego oddziaływania i tych połączeń. Miasto Radzyń Podlaski i burmistrz, jeżeli zakładamy, że środki nie są współmierne, czyli to, co powiedziałem, na ścianę tutaj naszą wschodnią do północnej części Lubelszczyzny, po prostu nie trafiają środki. To nie jest wina pana burmistrza, tylko jest to wina podziału tych środków. Więc o to pretensji do burmistrza nie mam. Mam nadzieję, że nowy marszałek wszystko wskazuje na to. Również po rozmowach z panem premierem jesteśmy przekonani, że uda się Prawu i Sprawiedliwości wygrać wybory do województwa lubelskiego, zresztą tak jak do kilku sąsiednich województw ściany wschodniej.
jeżeli uda nam się rzeczywiście osiągnąć ten bardzo trudny do osiągnięcia cel, ale jednak bardzo możliwy, na co wskazują i sondaże, i jednak duża grupa ludzi, którzy deklarują ogólnie swoje poparcie naszej formacji, no to na pewno nowy marszałek z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, bądź też Zjednoczonej Prawicy, będzie na pewno przychylniejszym okiem patrzył na te powiaty. Na te powiaty właśnie zaniedbane z tego względu, że no, budżety nie są z gumy, wiadomo, że ktoś tymi pieniędzmi dzieli. Ktoś podejmuje decyzję, że właśnie ma się rozwijać okolica najbliższa Lublina, a nie hen daleka nasza część Lubelszczyzny. Ostatnio z tych podzielonych pieniędzy, dzięki pomocy posłów i senatorów Polskiego Prawa i Sprawiedliwości, trafiło do Radzenia sporo pieniędzy, 1 600 000 na pałac. Czy do daty wyborów jeszcze jakieś środki spłyną? Coś słychać na Bielskiej o tym? Na pewno będziemy rozmawiali z premierem, że ta zaniedbana część naszego kraju, która powoli zaczyna się, tak jak przed chwilą pani wspomniała, 1 600 000 złotych, czyli bardzo duże środki, które będą służyły obiektowi, w którym się znajdujemy. Pieniądze, do których przyłożyłem również i swoją rękę ja, żeby trafiły tutaj do Radzynia. Mam nadzieję, że posłużą rozwojowi nie tylko pałacu, ale w szerszym kontekście całemu miastu, żeby mogło ono być tym miastem w regionie bardzo ważnym i kluczowym. Czy dodatkowe środki, trudno mi w tej chwili powiedzieć. Na pewno jeżeli będą, to czy koledzy parlamentarzyści, czy ja, o tym Państwa poinformujemy. Dobre by to było, wiadomo, wzmacniałoby to pozycję obecnego włodarza, który mógłby się pochwalić większą skutecznością, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków z zewnątrz, ale należy wskazać również to, że przy tych możliwościach, jakie ma, i tak realizuje tą misję pozyskiwania środków bardzo dobrze. Ja już może ostatnie, przedostatnie pytanie. Wiadomo, że najpoważniejszym, jednym z poważnych kandydatów Jerzego Rębka jest Lucjan Kotwica. Dzisiejsza konferencja będzie traktowała o tym, jakie wytoczy działa, jakie będzie miał argumenty. Czy myśli pan poseł, że Jerzy Rębek powinien się obawiać tego kandydata? Każdego z kontrkandydatów należy się, z każdym z kontrkandydatów należy się liczyć, może nie tyle obawiać, co liczyć. I liczyć się należy z kontrkandydatami, którzy są jakby no prawdomówni. No, jeżeli ktoś deklaruje publicznie, że nie będzie brał udziału w walce o fotel burmistrza, a później nagle jakby zmienia zdanie, to taka osoba jest dla mnie osobą niewiarygodną. Jest to dla mnie niedopuszczalne, że ktoś, kto nie zamierzał startować na burmistrza, czyli de facto nie myślał o tym, żeby coś się zmieniało w jego mieście, nagle zmienia zdanie o 180 stopni, odwraca całe swoje patrzenie na daną kwestię i nagle chce startować. No to pytanie, czy chce startować, czy nie chce startować, no zadeklarował się. Polityk zetknął się po raz pierwszy z takim przypadkiem, że polityk zmienia zdanie? Ja spotykam się z politykami, którzy nie zmieniają zdania. Jeżeli są ku czemuś przekonani, to idą rzeczywiście bardzo mocno, wbrew wszelkim konsekwencjom, nawet które miałyby być spotkać ich jakieś negatywne konsekwencje, idą do przodu w dobrej sprawie. Jeżeli ktoś nie widzi potrzeby startowania na fotel burmistrza przez prawie 4 lata, a nagle zmienia swój punkt widzenia i nagle chce startować na urząd burmistrza, jest to osoba dla mnie po prostu niewiarygodna. Jeżeli mam oceniać takiego człowieka jako mieszkaniec, jako osoba z tego środowiska. Nie wyobrażam sobie, że przez kilka lat mówię w swoim mieście, czy w mieście, w środowisku, w którym żyję, że nie będę startował, czyli nie interesuje mnie zmiana sposobu rządzenia tym miastem, a nagle 5-6 tygodni przed terminem wyborów mówię, że jednak sobie wystartuję. No jest po prostu to niepoważne traktowanie mieszkańców. To jest jedyny zarzut? Pani redaktor pytała, czy burmistrz ma się kogo obawiać, tak?
Więc obawiać się nie musi, bo według mnie jest osobą, która od kilku lat kroczy przez siebie w ściśle wyznaczonym kierunku. Ma pewne priorytety, jak miasto się powinno rozwijać. Powstają nowe inwestycje, to co może czyni dobrego dla miasta. Często patrzą na to z zazdrością ludzie z sąsiednich miejscowości, także również włodarze z sąsiednich miejscowości, więc realizuje swój program również zdecydowanie w oparciu o te możliwości, jakie ma, ale czy ma się obawiać pana starosty? No, z każdym, tak jak powiedziałem, kontrkandydatem trzeba się liczyć. Może nie tyle obawiać, ale trzeba się liczyć. PSL, który dołuje w sondażach ogólnie, i to nie są sondaże, które my zamawiamy, czy my je państwu przedstawiamy, tylko są to pewne tendencje, czyli pokazuje społeczeństwo, komu dziękuję już za sprawowanie władzy. I mam nadzieję, że PSL-owi w tych wyborach społeczeństwo już zdecydowanie podziękuje. Nie mówię, że musi wybrać w 100% kandydatów Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy ogólnie, czyli tych kandydatów prawicowych wywodzących się z naszej formacji, bo wiadomo, że wszędzie nasi kandydaci nie wygrają, ale chciałbym, żeby wygrali najlepsi z najlepszych. PSL według mnie w ostatnich latach nie popisywał się wielkimi dokonaniami, jeżeli chodzi o nasz region, mając 7 z 9 marszałków województwa wywodzących się z formacji PSL, życzylibyśmy sobie większego wsparcia dla tego regionu. Niestety tego wsparcia nie otrzymywaliśmy w takiej wysokości, jakbyśmy sobie tego życzyli. I dlatego jesteśmy regionem, który częścią Lubelszczyzny, który rozwijał się bardzo wolno. Więc chciałbym, żeby PSL już, chyba żeby ludzie podziękowali tej formacji, wybrali innych kandydatów. A pan starosta, no niestety, reprezentuje to ten obóz polityczny. Dopuszcza pan taką możliwość, że społeczeństwo w wyborach podziękuje PiS-owi? No, zrobiliśmy przez ostatnich kilka lat wszystko, żeby utwierdzić ludzi w przekonaniu, że po kilkudziesięciu latach obietnic jedna z formacji politycznych w końcu stanęła na wysokości zadania i realizuje sukcesywnie i konsekwentnie wszystkie obietnice wyborcze. I na tej podstawie chciałbym, żeby społeczeństwo nas oceniało, więc nie ma takiego zarzutu, który mógłby do nas skierować społeczeństwo, że czegoś nie zrobiliśmy. Jesteśmy pierwszą formacją polityczną, która bardzo poważnie podchodzi do rządzenia naszym państwem. To, co podkreśla premier Mateusz Morawiecki, chcielibyśmy kontynuować również na tych szczeblach samorządowych naszą władzę. Chcielibyśmy skupiać, scalać środowiska, pozyskiwać ludzi również wartościowych, którzy są wokół czy PSL-u, czy innych środowisk, bo są przecież wiadomo różni wartościowi ludzie w tych środowiskach także, ale żeby tych ludzi jakby wydobywać, którzy są może niedoceniani, niezauważani, których ich formacje jakby nie promują, chcielibyśmy w ramach takiego szerokiego frontu porozumienia budować jedność dla po prostu dobra naszych małych ojczyzn i mam nadzieję, że to będziemy dokonywać. A ludzie po rozmowach, bo przecież poruszamy się w wielu środowiskach, w wielu miejscach. Dzisiaj spotkanie ze stowarzyszeniem WRZOS, 91 osób, z których wszyscy praktycznie deklarują swoje poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, które oczywiście przedstawiają swoje postulaty, chcą, żeby Prawo i Sprawiedliwość więcej im pomogło, zwłaszcza jako seniorom, emerytom, i wierzą, że tylko ta formacja może ich oczekiwania spełnić. Więc to pokazuje, że ludzie nam cały czas wierzą. Również w takim lokalnym środowisku, na tym przykładzie sprzed kilku godzin, kiedy rozmawialiśmy, spotkaliśmy się rano z tym stowarzyszeniem. Więc mam nadzieję, że utrzymamy władzę, że uda nam się powiększyć nasze wpływy, jeżeli chodzi o działalność w samorządach, bo wtedy nam będzie dużo łatwiej i sprawniej zarządzać i współpracować z Warszawy, z tymi właśnie samorządami tutaj na dole. Dziękujemy bardzo. Dodam tylko, że wszelkie informacje dotyczące pracy biura nowego znajdą państwo na nowym fanpage'u na Facebooku Biuro Poselskie Posła Marcina Duszka w Warszawie Podlaskim, gdzie o wszystkim będziemy informowali na bieżąco.
i dziękujemy serdecznie.